ją, łap ją! Chyba na środę jeszcze, dalej! Michała Paluty, który miał ogromnego pecha, ale... Przykro mi. Zapraszamy na vloga z Miszą z Polski Przełajowych. O, prawie. Nie mam trybu już tutaj, żeby wjechać. Trzy rundy zrobione. Warunki się zmieniły od objazdu i od wczoraj też. Wczoraj nie byłem, ale miałem tylko relację. Z trasy więcej błota, szczególnie takiego powierzchownego, płytkiego, ale słabo z przyczepnością, skromnie powiedziałbym. Trasa ciężka, coraz bardziej mi się podoba chyba. Piasek na nowo dzisiaj zagrawiony. Piasek dowieźli chyba teraz. Nie, z boku pozgarniali na tą ścieżkę ujechaną. Ale jest jezdny w miarę ten piachek, że przeszkody o dziwo jakoś udało się przeskoczyć. No i jesteśmy, dzień przed startem. Ryżyk, porcja numer 1, troszkę witamin, jajeczko tradycyjnie, parmezan, ryżyk ten też na dzisiaj, drugi na jutro, na 3 godziny przed startem, później kawałek chlebka. I tak to jest. Sosik pomidorowy. Generalnie dzisiaj prosto, lekko strawnie i dużo węgli. Oprócz wizyt regularnych u fizjoterapeuty, jeszcze sobie zacząłem sami nóżkę utwardzić. Jak to się mówi? Praca na powięzi. Bardzo ważna część, po prostu pokażę. To jest fajna sprawa, taki wałeczek. Cyk. I lecimy. Trzeba na hipopotama uważać. Dobra. I tak się przygotowujemy do mistrzostw. Jesteśmy 2 godziny przed startem. Już na miejscu. Za oknem deszcz. Jadę zaraz na objazd trasy. Tak naprawdę z trasą już zapoznałem się w poprzednich dniach. Wczoraj zrobiłem ostatni rekonesans, ale dzisiaj ponownie wjeżdżam na rundę. Tak naprawdę tylko żeby zrobić chociaż jedno okrążenie, żeby sprawdzić co się zmieniło, jak wygląda nawierzchnia, jak dobrać powietrze, ewentualnie na którym rowerze wystartować, który na zapas, w zależności od tego jakie mam szytki pozakładane w poszczególnych rowerach. No i co? Rozgrzeweczka później. I ruszamy walczyć o tytuł mistrza Polski, mam nadzieję. Nasz człowiek, strzelce krajeńskie. Wskazuje głową, rusza dłońmi, cieszy się ogromnie. Brawo Dawid. Dzień dobry, witam już w 87 mistrzostwach polskich w kolarstwie przejawem. Subice 2024. Kto to jechał? Hanciu. Haniu, kto będzie jechał na wyścigu? Tata. Tak, a jak będziesz tacie kibicować? Logo. Tak. No, a kupiliście jedno? Brudny rower? Brudny buziak. Lecę. Buziaczek. No nic, nie jedzie. Powodzenia. No. Ale pakuj. Dawaj mi ugas! Dawaj! Drużyna kontynentalna, no i w tym momencie zawodnicy wystartowali i niestety upadek, problemy. Tutaj Patryka Stosza, zamieszany w to był także Aleksander Krukowski oraz Kuba Musialik. Wypatruje teraz Andrzej Chmurzewski, czyli wychowawca Kuby Musialika, no bo widział, że jego podopieczny miał tam pewne problemy. I to duże, gdzieś pod koniec stawki teraz Patryk Stosz jest. No i Marek Konwa, który rzeczywiście ostatnio w Polsce bardzo rzadko startuje. Raczej widzimy go na arenach. Dawaj, Isiu! Dawaj, Michu, dawaj!
Michał, łapią! Gdzie jesteś? Pana Mariusza Olejniczaka. A my patrzymy, tam jest Michał Paluta, ale to jest koniec stawki. Coś tam musiało się wydarzyć nowemu nabytkowi drużyny Santi Gwibatek. No i niestety Michał Paluta, wiemy, jest wychowankiem LKS Pomstrzelcy Krajeńskiej, więc nie... Dawaj, Miku, dawaj! Dawaj, Misiek, niedaleko! Zaraz przed tobą! Dawaj, dawaj! Dopiero połowa jest! Dawaj, dawaj! Jest jeszcze moc! Dawaj, dawaj! Hop! Ogień, Michał, ogień! Dawaj, Misiu! Dawaj, Michu! Dawaj, dawaj! Hop, 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 góra! Nie denerwuj się, Michał, spokojnie, jest okej. Hop! Bez ciśnienia, jeszcze sobie powalczy, ładnie skacze. Właśnie w Słubicach numerem 1, jeśli chodzi o zmagania kolarskie. Na chłodno, na szybko, z gorącą herbatą. Szybkie podsumowanie beznadziejnego dnia, który zaczął się pechowo. Darek, dzięki za doping. Wielkie podziękowania za Darka, za udostępnienie kampera, także warunki na wyścigu. Przed wyścigiem były komfortowe. No cóż, urwany wózek tuż po starcie. Tak naprawdę po 15 sekundach wyścigu ktoś wjechał mi przerzutkę, urwał wózek, biegłem do pierwszego boksu. Później gonitwa, odrabianie. Pierwszy odcinek trasy bardzo wąsko, bardzo ciasno, także zakorkowało się, dosyć dużo tam straciłem. No i nie ukrywam, że tutaj był mój błąd, bo ja te pierwsze 2-3 rundy, które goniłem, poszedłem tak mocniej niż powinienem pojechać i później po prostu za to zapłaciłem i jak korki wybiło, to poleciało aż przez granicę polsko-niemiecką, a blisko jesteśmy. Chłopaki się spisali, obsługa na medal, no ale mówię, pechowo, później troszeczkę za mocno i tyle. Kibice byli najlepsi dzisiaj, to na pewno. No i zobaczymy, jaki materiał zrobimy z tego. Pokaż posiłek regeneracyjny. Poproszę jedną kanapeczkę. Zobacz. Chlebek. Polski. Zaczek i chleb. Garnia żena nawet nie wie. Pajda chleb. Tyk. Na regenerację. Znaczy fajne chleba gryzę. Teraz muszę ten drugi spróbować. Cześć Ela, spisałaś się na medal. Naprawdę. Benielu, tak.